Okej, okay, dobra moi drodzy, kończymy przerwę i jedziemy dalej. Czyli przed nami wiosna i wyprawa. Musimy zniszczyć tą gniazdo mechanoidów, bo tu jest maszyna, która zasłania słońce. Czyli coś będziemy chcieli z tym zrobić. Poczekamy jeszcze chwilę, bo w tej chwili jest śnieżyca paskudna i minus 42. Poczekamy na poprawę pogody. Okej, okay. Dobra, Hekezy. Okej, okay. Kolejna próba, zrekrutuję Hekezy. Okej, okay, czyli on będzie budowniczym rezerwowym. Oj, o kurde, kucharzem chyba. Czy ozdoba ma większą pasję? A nie, dobra, ozdoba będzie kucharką. Teraz ma troszkę mało czasu. Tak, nie mamy posiłków cały czas. Bo ona jest zajęta dzieckiem, non stop. Okej, okay, tak, szybko do kuchni, walnąć tu kukurydzę na mleku. Okej, okay, teraz ma trochę czasu, ale tak, nie nadąża z gotowaniem posiłków. Okej, okay, budujemy ten murek tutaj. Za chwilę powinniśmy zbudować to. Kolejny cielak jaka. Gospodyni domowa. Pracująca matka. Okej, okay, świetnie, Ultra Project szkoli w rzemiośle, wykuwając kamienne bloki. I nowy rekrut, Hekezy, dobra. Czyli witamy na pokładzie Hekezy. Czyli tak, był średniowiecznym niewolnikiem, potem naszym niewolnikiem, w tej chwili jest naszym kolonistą. Lubi używki i psychicznie tępy. Dobra, czyli Hekezy... opiekę nad dziećmi nie, chyba? W sumie gotowanie też mu włączmy, bo on i tak niektórych posiłków nie będzie w stanie ugotować, ale będzie mógł, powiedzmy, w rzeźni pracować. Czyli niech ma to włączone. I tak, niech ma włączone budowanie też. I rolnictwo w wolnym czasie też, czemu nie? Okej, okay, to wygląda dobrze. Broń dla Hekezy. I Ultra Project niech odłoży ten... Niech odłoży to. I w sumie to też niech odłoży. Okej, okay, Hekezy... Raczej broń strzelecka, nie? Czyli tak, mamy dużo tych karabinów, mamy strzelbę, mamy ten karabin pulsowy. Co by mu tu dać? Chyba też karabin, to jest chyba najbardziej zbalansowana broń. Albo shotguna. Dajmy mu karabin tylko. Mackam znowu w ciąży. Okej, okay, dobra, możemy chyba ruszyć na tą wyprawę. Sformujmy karawanę. Dwa dni drogi. Okej, okay, ale jeżeli zabierzemy zwierzęta, to powinno być odrobinę szybciej. A, czy mamy informację, co tam jest? Gniazdo mechanoidów. O kurde. Kurde, nie wiem, czego się tam spodziewać, bo gramy na kurde wysokim poziomie trudności jednak. Kurde. Okej, dobra, kogo wysyłamy? Hekezy? Niech się wykaże. Mona Lisa Verratti. Janina Pasztecik. I... Setka, komedyka? Też warto chyba. Ozdoba musi zostać, bo się upikuje dzieckiem. Dobra, i zabieramy nasze zwierzęta, żeby przyspieszyć to trochę, czyli mamy prędkość 7 w tej chwili.
Bierzemy Sejgonkę, naszego konia. Markolta, naszego osiołka. Weźmy też Mirek. I to chyba wystarczy, może weźmiemy też Albixa. Okej. Dobra. Teraz dodatkowe przedmioty. Weźmy miotacz EMP. Komuś damy. Weźmy... zbroję płytową. Wszystkie hełmy i płaszcze. Kuloodporne. Okej. I więcej jedzenia też. Tylko tak, nie mamy posiłków. A tak. A właśnie, nie mamy też tych. Okej, weźmy dobrej jakości leki trochę. I weźmy. Okej, wszystkie te posiłki. Ryż surowy jedynie. Kurde, nie mamy jedzenia. Dobra, surowa kukurydza. Okej, cztery jedzenia na 4 dni. Zawsze możemy posłać do nich karawanę z jedzeniem, gdyby była taka potrzeba. Dobra, wyślijmy. Mirka bez ozdoby? A, racja, tak, nie będziemy mogli dowodzić nią. Czyli bez Mirek. Okej, będzie więcej jedzenia dzięki temu. Dobra, wyślij karawanę. O! Jeden dzień z kawałkiem tylko, z tymi zwierzętami, czyli nie jest źle. Dobra, czyli jedzenia mamy aż za dużo. Spoko. Też więcej śpiworów by się przydało, ale dobra. Okej. Przygotowania do wyprawy. Czyli załadować wszystko na grzbiety naszych zwierząt. I ruszamy. Nie trzeba palika, wystarczy punkt tworzenia karawany. O, to dobra porada. Tego nie widziałem. Dobrze wiedzieć. Okej, okay. Niezbyt dobrym momencie wyruszyłem, ale to chyba nie szkodzi. Chmura toksyczna rośnie, ale wciąż jest daleko od naszej bazy. A właśnie, czy Hekeze ma kwaterę? A tak czy inaczej ruszył na wyprawę, okej. Okay. Okej, okay, czekamy na poranek. Rozbili obóz tuż po wyjściu z bazy. I ruszają. Okej, okay, mamy tutaj troszkę gór. Ale... być może nawet wieczorem dotrą na miejsce. O czego tam się spodziewać? Mamy czterech kolonistów, kurde, tak średnio uzbrojonych. A tam gniazdo mechanoidów, cholera. Okej, okay, maniak zabiera się za budowę tych rzeczy. Wciąż 8 komponentów. A, wciąż jednego komponentu brakuje. Dobra, maniak, dokończ ten jeden komponent. Ale tylko jeden. A, kurde, robi kolejny. Bo jak przerwę, to on się zmarnuje chyba materiał. Okej,
Cordial, dzięki za przedłużenie suba 13 miesiąc. Wielkie dzięki. Pewnie będzie możliwość zniszczyć i uciec. Tak, być może nawet tak zrobimy. Kolonista potrzebuje pomocy, Wojciech Hator. Okej, niech zgadnę. Dziadek za dużo... Za mocno się skrętem zaciągał. Tak, oczywiście. Już nie wiem, który raz. Dobra, niech sobie śpi na tabor... Okej, dobra. Niedźwiedzica go zajmie, zaniesie dziadka do kwatery. Zabroń mu tego palenia. Dobra, maniak, skup się na budowaniu. Czy mogę to anulować? Okej, dobra, świetnie. Dobra, jak tam ekspedycja? Prawie na miejscu, chyba dopiero kolejnego poranka dotrą, ale być może tego wieczora. Rozbili obóz, okej. Okej, będzie tak troszkę na styk z jedzeniem. Wyłączą palenie zioła? Nie, niech se pali. To jest jedyna używka, którą mamy. W sumie moglibyśmy rozważyć piwo. Teoretycznie. Czekator nie ma broni, tak, oczywiście. Gdzie jest ten jego karabin? Okej. Nowy quest. Tajemniczy... Kradzież z tajemniczego kompleksu. O, tajemniczy kompleks ze skarbem. Zobaczmy, gdzie jest na mapie. Bardzo blisko. Bardzo blisko, starożytny kompleks. Czyli tam moglibyśmy kradzieży dokonać jakiegoś skarbu. Brzmi ciekawie. Wojciechator umiera z głodu, okej, zjedz sobie posiłek. Dobra, i gniazdo mechanoidów. Troszkę mam pewne obawy, ale zobaczymy. Chcemy słońce zobaczyć w końcu po wielu, wielu miesiącach. Okej. Okay. Jak to wygląda? Okej. Okay. To jest troszkę mylące, bo mamy tutaj te, tak, nieaktywne mechanoidy, ale tu mogą leżeć też uśpione mechanoidy. O kurde, o nie! O, kurde, okej, okay, to jest... nienawidzę tego. Czyli tak, mamy tu dwie montownie mechanoidów, działko energetyczne, wieżyczkę energetyczną i te mini wieżyczki dwie. To jest bez znaczenia. Okej, to się uaktywni, to się i tak uaktywni za chwilę, czyli mamy dosłownie chwilę na zawiązanie szyków jakoś. Okej, ta wieżyczka ma absurdalny zasięg. Wiecie co, jak zrobi... Mamy tu górnika dobrego? Mamy. Dwóch. Dobra, wiecie co... chyba się tędy przekujemy, wejdziemy tędy tyłem do środka, rozwalimy maszynę i spadamy. Tak, ja nie chcę być w zasięgu tej wieżyczki, nie chcę z tym walczyć. Czyli teraz tak, plan jest taki, żeby przerzucić naszych ludzi. Chyba tutaj, okej, chyba tutaj na północ. Mechanoidy będą zmontowane i nas zaatakują chyba natychmiast. A teraz tak, te zwierzęta nieszczęsne, cholera. Też nie mamy czasu, żeby ubrać zbroję tak naprawdę.
Czyli tak, zobacz, sprawdźmy to, zróbmy tu punkt karawany. Okej, dobra, dobra. Okej, muszę tymczasowo włączyć wszystkim to. Dlaczego Albixa nie mogę tam... Dlaczego Alb... Dlaczego nie mogę Albixa do... Palika zanieść? Kurde, ale możemy mieć straty, cholera czysta. A, setka to robi. Okej, okay, dobra, dawać, dawać. Poza zasięg bieżyczek. Z dala od mechanoidów. Za sekundę się aktywuje, okej. Okay. Kurde. Może wyjść spoza zasięgu bieżyczki. A, nie, chwila. O, dobra, okej, okay, dobra. Okej, okay, wydawało mi się, że to się aktywuje po upływie tego licznika, ale nie. To po prostu aktywowało sensor ruchu. Czyli chyba zrobimy to tak, tak z partyzanta, nie walcząc, bo ja nie mam pojęcia, co te montownie wyprodukują. 8 mechanoidów mogą wyprodukować, a mamy 4 ludzi. Czyli... Tak, plan jest... tylko nie zdążymy zniszczyć tego, tak czy inaczej. Nie zdążymy tego zniszczyć, czyli będą zmontowane mechanoidy na bank. Kurde. Okej, okay, to będzie strasznie, strasznie upierdliwe. Nie wiem, czy będziemy w stanie pokonać 8 mechanoidów, ale będziemy zbyt wolni, żeby uciec też tak czy inaczej. Czyli musimy walczyć, musimy rozwalić tak czy inaczej te mechanoidy, niestety. Kawałek domu jest poza zasięgiem, ale mi się wydaje, że w momencie, kiedy strzelę do... Tak, w momencie, kiedy oddam strzał... -23, to wciąż chyba zbyt zimno, żeby ubierać zbroję, ale... Dobra, wywal hełm. Wywal leki. Ani na pasztyć... setka spodnieś leki, jesteś medykiem? Monalisa Verratti, ubierz hełm. Markold. O, Markold, większe rzeczy nosi. Rozładuj te kurtki i zbroję. I miotacz EMP i hełm. Kezę, ubierz kurtkę. I w sumie uzbrój się w EMP. To może... A, czy warto dawać EMP, czy lepiej zadawać obrażenia? Mamy tylko 4 ludzi, kurde. Zamoruj te przesmyki. Moje doświadczenie jest takie, że próba budowania czegoś na mapach, gdzie są uśpione mechanoidy, aktywuje je natychmiast. Straciliśmy wielu kolonistów w ten sposób, kiedy próbowałem coś takiego zrobić. Nie zamierzam tego powtarzać chyba. Okej, chyba wszyscy mają już to, co powinni mieć. A, jeszcze 2 hełmy są. EMP jest też dobre, bo może włączyć kilku naraz. Dobra, czekamy na Monalizę Verratti, niech ubierze zbroję płytową i ruszamy, ale kurde... 8 mechanoidów, cholera. Dobra. Chodźmy tu i wykujmy tunel. To nie powinno długo zająć. Może nawet podwójny. Dobra. Setkans. Aha. I Monalisa Verratti. Okej, okay, będą tu kuć od razu. Dobra. Jak ta Monalisa Verratti? Czy będzie hipotermia? Na razie jest okej. Okay.
Tak, bo tu będziemy osłonięci przed tą wieżyczką. Chociaż. Okej, tu musimy uważać. Tak, bo w pewnym miejscu może do nas trafić niestety. Tam nie będzie 8 mechanoidów, a max 2. Montownie potrzebują dużo czasu do produkcji. Pozostałe mechanoidy do zmontowania 4. Pozostałe mechanoidy do zmontowania 4. O, mamy też informację, co zmontuję. Czyli tu zmontuję tego Via z blasterem. Okej, okay, brzmi super i Lanciera. Kurde, to ja chyba spróbuję tutaj. Technicznie to nie będzie na terenie tego. Ja spróbuję chyba zbudować tu. A, nie mogę, bo nie mam kamiennych bloków. Jakieś ruiny tu są? Są. Okej. Okay. Jani na pasztecik potrafi budować chyba? Nie. A, potrafi, włącz mi to. Wie, co ona robi? Dobra, nic jeść, tak, nie chcemy, żeby byli głodni. Za tymi kamieniami możemy się schować tutaj teoretycznie, kiedy będą wyprodukowane mechanoidy. Ale zobaczymy, jeżeli uda się to zniszczyć strzelając stąd i nie aktywuje się czujnik ruchu, to oczywiście będzie super. Ok, gotowe. Teraz, dobra, odrobina tej ściany. Tylko odrobina, tak żeby ta wieżyczka nie strzelała, bo teoretycznie może tu... Czyli zróbmy tylko coś takiego. Okej, nasi ludzie idą spać. Okej, musimy to zrobić za chwilę. Niezbyt dobre morale. Okej, zbuduj to. Zdoba będzie się obżerać, okej. Hipotermia u Mona Lisa Verratti. Kurde, ale to jest... Okej, granie z tym klimatem jest upierdliwe jak cholera, tak szczerze mówiąc. Dobra, zdej mi tą zbroję. Ubierz z powrotem parkę. Czy to wystarczy? Tolerowana temperatura minus 32 jest 29. Okej, powinna się ogrzać. Poważna, to była już poważna hipotermia niestety. O kurde. Sadkas co robi? Postanowiła się zdrzemnąć pod nosem automatycznej, kurde, wieżyczki energetycznej na granicy zasięgu czujnika ruchu, kurde. Okej, dobra, powołać ją pod broń i wracaj na północ. Dobra, jak tam ich forma? Śpiący trochę. Głodni, ale dobra, nie. Dobra, to jest czas. Znaczy, musimy działać. Nie możemy tutaj zbyt długo przebywać. Czy się ogrzała? Dobra, może niech trochę się prześpią. Ok, nie będę rozstawiał już nawet tych śpiworów. One są głównie po to, że w czasie automatyzacji, kiedy jest karawana.
Dobra, jak zniknie hipotermia, okej, niech trochę sobie pośpią i zjedzą. Wtedy ruszamy zająć się tym problemem. Dobra, ubierz zbroję i ruszamy do ataku. Tylko jeżeli będę chciał uciec i nie rozwalać wszystkiego, to musiałbym załadować zwierzęta już teraz. O kurde. Dobra, Hekezy. Ładuj to wszystko na zwierzęta. Tu ktoś śpi? Dobra, na pasztecik. Dobra, to wszystko trzeba załadować. Troszkę upierdliwe, ale tak, możliwe, że będziemy musieli szybko uciekać. Karabin już. Dobra, ruszamy pod broń i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, czyli tu możemy się schować, to jest dobre. Może to nie jest też koniec świata, bo one tak powoli chyba będą produkować te montownie, te mechanoidy. Zobaczymy. Ale ja nie będę starał się walczyć z nimi wszystkimi. Kiedy rozwalimy maszynę, wycofujemy się. Ubranie w ruinach. O kurde. Dobra, to po drodze. Po drodze będziemy mogli to chyba wziąć. Dobra, ustawmy się tutaj i zobaczymy, czy da radę coś z tym zrobić. Mogę tu wejść? Okej, pytanie, czy możemy do tego strzelać i... No okej, okay. Dobra, no przekonamy się za moment. O, okej. Okay. Być może się aktywują, kiedy to rozwalimy. Czyli te kule nie są wykrywane przez czujnik ruchu. Dobra, setka z też tu dawaj. Bo to trochę potrwa. Też na upartego mógłbym Monalizę Weratki tu dać na rogu. Z miecza, żeby pociągnęła. Czemu tak wolno się porusza przez tą zbroję? A, hipotermia. Stalowa zbroja, tak. Przykleja się do jej skóry. Pytanie, czy się aktywują, kiedy to rozwalimy. Udało się. Okej, moglibyśmy tu... Okej, komponent, troszkę stali, ale nie, nie. Gra jest zbyt brutalna, nie możemy... O nie! Gdzie idziesz? Kurde. Dobra, słońce... W końcu słońce. Znikają te kłęby dymu. Pytanie, czy mogę reformować karawanę z tego interfejsu, to ułatwi sprawę. O, chyba tak. Okej, okay, wow, dobra. O, i mogę nawet zabrać ten komponent, tą stal i plastal, czyli gniazdo mechanoidów jest traktowane jako uśpione. Tak czy inaczej, weźmy też tą parkę, odzyskajmy. Mogę też to zabrać, to jest warte 200. Ta
ten węzeł mechanoidów. Okej, to kosztuje 200, weźmy to. Okej, wszystkie ubrania zabrane, czyli spoko. Dobra, czyli wszystko zabrane i... Ruszamy. Świetnie, okej, dobra, czyli misja wykonana... poszło dużo łatwiej, ale tak. Przypomniała mi się ta nasza wyprawa po kieł Pratrola, która skończyła się tragicznie. I tak już nauczony doświadczeniem wolę być ostrożny. Statek kosmiczny. Smary białego żuka, tak się nazywa. Wojskowy dostawca, jakiś frachtowiec wojskowy na orbicie. Piotr L. Polako, jesteś naszym najbardziej uzdolnionym negocjatorem. Może kupimy jakąś ciekawą broń. Mamy masę na sprzedaż ogólnie. Mona Lisa Wrat i ma hipotermię. Okej, musimy to zrobić podmiankę ubrania szybko. Czyli Mona Lisa Wrat i ubierz parkę. Czapkę. Reszta też. Aha, tu jest parka i tu czapka tylko. Na pasztecik. Parka. A, gdzie jest też... A, jest parka. Czapka. I tu jest parka. Czapka. Dobra. Okej. Okay. Dobra, okej, okay, zobaczmy, czyli możemy kupić komponenty. Chyba tak zrobię, bo troszkę są upierdliwe. Zdobyciu. Paczka genów chyba, nie? Sprzedajmy ten drewniany gladius, sprzedajmy te... Tak, to uzbrojenie niezbyt dobre, sprzedajemy. Zostawimy sobie ten strażacki topór z plastali. Jest bardzo dobry do rozwalania ścian. I uranowy mod bojowy chyba też zostawimy. Sprzedajmy tego shotguna, ten automatyczny pistolet, ten karabin snajperski. Tak, mamy tu jeszcze jeden. Sprzedajmy to. Miecz plazmowy, tylko kosztuje aż 2500. To byłoby dobre. Okej, sprzedaj te rzeczy. Tych karabinów mamy za dużo, sprzedaj wszystkie. Sprzedaj te dwa shotguny. Tą snajperkę zostaw. Pistolet maszynowy zostawimy, być może w niektórych okolicznościach się przyda. Toksyczne bomby nie, bo to nas uszkodzi też. Ten shotgun w dobrym stanie, czyli może zostać. To możemy sprzedać, te dwa. Miotacz zapalający może być użyteczny czasami. Okej, tu mamy lepszą snajperkę, czyli to możemy sprzedać. Okej, i granaty, mamy dużo granatów. Wszystkiego nie potrzebujemy, ale zostawmy sobie jeden zestaw. I granaty toksyczne też jeden zestaw może zostawimy. Dobra, co on sprzedaje? Okej, jakieś dobre zbroje. Okej, nie ma zbyt wielu dobrych rzeczy, czyli zarobimy tylko trochę srebra tak naprawdę. Tak, bo nie ma jakiejś rewelacyjnej broni. Tak, nie ma tu jakiegoś nic rewelacyjnego. Dobra, czyli troszkę zarobimy przynajmniej. I komponenty. Dobra, karawana rusza. I będziemy mieli słońce w końcu. Jutro Project Life nie ma co robić. A. Tam dziecko. No dobrze, jest dobry nastrój. Wrócimy i chyba ruszymy od razu na kolejną wyprawę. Chociaż może poczekamy na rajd. Może poczekamy na rajd.
Grupa myśliwych z Czarnego Imperium przychodzi w pobliżu. Będą polować w naszej okolicy przez kilka godzin i potem pójdą dalej. Okej, mamy jednego snajpera. Są jakieś zwierzęta na mapie w ogóle? Jeden zając. Okej, powodzenia. Udanych łowów. O! Opracujemy tą technologię za chwilę. Czyli jeżeli nam zabraknie zaawansowanych komponentów, to będziemy mogli je wytworzyć. I zbudujemy chyba ten skaner, bo robienie komponentów ze stali jest troszkę upierdliwe. Ja bym chciał wydobyć skompresowane komponenty, jeżeli to możliwe. Tak więc zobaczmy, ile to kosztuje, ten skaner penetrujący. Zaawansowany komponent, dobrze, że mamy. I gdzie by to dać? Chyba tutaj. To jest chyba dobre miejsce. Tu przeciwnicy nie będą atakować. Nie może być pod dachem. Okej. Postawmy to w sumie nawet tutaj i krzesło. Tu Wojciechator chyba będzie pracował, bo to musi być naukowiec. Czyli dajmy tu jakiś taboret. Dobra. Chociaż może kamienny. Albo górnik? Aha. Raczej komponentów pod ziemią nie znajdę. Na pewno? Bo w tej grze można wydobywać. Są żyły z kompresor. Tak. Stali też się nie wydobywa pod ziemią. W tej grze tak. Nie, tu można wydobywać skompresowaną maszynerię. I ja podejrzewam, że pod ziemią też będzie można. A, tylko, okej, jedna rzecz, to zużywa bardzo dużo prądu, czyli nie chcemy, żeby to było... Chociaż to możemy włączać i wyłączać, nie? Przełącznika nie musi mieć. A wieżyczkę można włączać i wyłączać? A, można, okej, czyli tu nie potrzeba przełącznika tak naprawdę. To jest do zbiorczego włączania i wyłączania tylko. Spotkali się tylko z naziemnymi żołami komponentów? A, być może, ale tak czy inaczej ten skaner się przyda. Ok, prawie na miejscu. A, jedzenie tak trochę ubywa, ale ja też chyba wziąłem absurdalne ilości jedzenia na wyprawę. I właśnie, mamy tutaj także na kolejne wyprawy. Tak, zlecenie tych posiłków przetrwania, ale one nigdy nie będą wytworzone, bo ozdoba nie ma czasu, nie daje rady. Okej, rozbili obóz. Czyli long range scanner potrzeba. Tak. Do komponentów, chyba tak. No. Ja już opracowałem tą technologię? Tego skanera dalekiego zasięgu? Chyba nie. Tak, wtedy na wyprawy górnicze, nie? Można by ruszać. Chyba opracujemy to jako kolejne. Wojciechator bliski załamania. Co jest nowe? Więziony pod ziemią. Moje dziecko! Wagar jest nieszczęśliwy. Co robi ozdoba? Zapracowana. Może włączę Wojciechatorowi. A, nie może się... Wojciechator nie może zajmować się dziećmi, bo... Bo był mściwym dzieckiem, tak. Powrócił do wioski, która była wymordowana, wyrżnięta przez bandytów. I wtedy malutki Wojciechator poprzysiągł zemstę. Czyli jest zbyt nieczuły, żeby pocieszyć dziecko. Nie wie jak. Okej, karawana wróciła. I mamy ten skaner. 700 zużywa, czyli dość dużo. Wyślijmy to na chwilę Wojciechatora, niech to przetestuje. A co jeszcze mu się nie podoba? Okej, przemówienie nie było udane, pasta odżywcza.
chcę ubrania Dziadka Mroza, okej. Okay. Kurde, nie posłuchał mojego rozkazu, co on robi. Kurde, co robisz? Wow, pierwszy raz tak mam. Dlaczego zmienił zdanie i postanowił pójść tutaj? Okej, okay, no... Wow, okej, to bardzo dziwne zachowanie. Jeszcze nie miałem czegoś takiego. Ha, dlaczego przestaje to robić i idzie tu? Czy muszę mu research włączyć? Ha. Idzie na przechadzkę. Wow, okej, dobra. Jakoś humorzasty nasz ten Dziadek Mróz. Ale jest słońce, to jest spory plus. Już nie pamiętam, jak to działa. Czy to jakiś tryb mapy był i nam pokaże te zasoby? Bo tak, nie? Bo priorytet jest na badaniach. Skaner nie może być pod dachem, ale nie jest pod dachem. Nie jest pod dachem. Zrobieniem customowych genów jest ten sam bug. Tu nie powinno być dachu. Zobaczmy. Nie ma. Nie ma dachu. Kliknij na skaner. A, jest progres, żeby znaleźć coś nowego. 1% w tej chwili. Okej. Okay. Dlaczego on nie chce tego robić? Od kiedy gram w Rimworld nie widziałem jeszcze takiego zachowania. To musi być bug chyba. To musi być bug. Jedyne wytłumaczenie chyba. Grupa podróżników z Konfederacji Orler przechodzi w pobliżu. I to jest ukończone doskonale. Jak wyskanuję coś, to po naciśnięciu mi się pokaże. A! Za zimno jest na skanowanie. Kolejny zając się udomowił na mięso dla urozmaicenia diety. I nowy quest. Alexios Mozis, hrabina z Czarnego Imperium, została przyłapana w łóżku z nieodpowiednią osobą. Została uwięziona. Nie, uwięziła tego kochanka w pokazie odrzucenia. W tej chwili chcę, żebyśmy zajęli się tym więźniem. Okej, to jest dość łatwe. Przez 17 dni. Okej, to nie są zbyt dobre nagrody po raz kolejny. Cyferium. Kurde, nie wiem. Może zaczniemy coś robić z Imperium? Tylko to potrwa dość długo. Chyba nie. Muszę mieć dwóch naukowców. Jeden, który siedzi tutaj i zablokuje tamtego, który skanuje. Ale nie, to mamy za mało kolonistów trochę. To nie wchodzi do końca w grę. Tutaj w naszych warunkach. Okej, okay, dobra, zbiory idą dobrze. Tutaj mamy rozrywki, czyli spoko.
trochę dużo brudu, ale powinniśmy to ogarnąć. Ozdoba królika z ryżem gotuje. Wyłącz ławkę do badań. A, dobra, mamy zaawansowaną fabrykację, doskonale. W tej chwili weźmy ten skaner dalekiego zasięgu, bo... Tak, tego chyba bardziej będziemy potrzebowali niż tego skanera. Tak naprawdę. Czyli to nam pozwoli wykryć zasoby gdzieś na świecie, gdzieś w okolicy. I tak, będziemy mogli ekspedycję górniczą po prostu wysłać. Czyli to będzie dobre. Okej, okay, teraz tak, co robimy teraz, bo szykuje nam się chyba rajd. Tak, poczekamy na rajd i potem skupimy się na obronie w końcu, żeby to skończyć. Kolejne pytanie, czy Hekeze ma swoją kwaterę? A, ma, okej. Okay. Co do świąt, możemy chyba latarnię puścić i zróbmy tak, kto wie, być może będzie nowy kolonista. Mamy wielu przedstawicieli naszej religii, czyli niemal maksymalny tutaj bonus. Zróbmy to. Okej. Okay. Latarnie puszczone, troszkę więcej ich, czyli szanse, że jakiś przedstawiciel naszej religii to zobaczy. O, niezapomniane! Lodowe światła, plus 10 do nastroju przez 6 dni, czyli naprawdę dobrze. Development naszej religii wzrasta o 2 punkty. Ale chyba nie było nowego rekruta. Ale dobra, tak czy inaczej, bardzo udane. Ok, smaczne posiłki zaczynamy też robić. O nie, okej, robale, gdzie? Tak słyszę je trochę po lewej. A, tutaj, okej. To nie jest źle, będziemy mieli dużo mięsa. Jak to rozegrać? Szybko chyba kogoś wyślemy, żeby zostawił tutaj otwarte drzwi. Bo... Tak, insekty nie lubią zimna, będą chyba otępiałe i osłabione, czyli... Już tu jest zimno, ale tak, one mogą ogrzać to swoim własnym ciepłem. Być może także te ich ule generują trochę ciepła. Tego nie wiem. Czyli wyślijmy tutaj Wojciechatora szybko. Niech zostawi te drzwi otwarte. Tylko niech zdąży zanim wyjdą. Okej, okay, dobra. O nie! Gdzie? Nie idź tam! Kurde. Dobra, powołać pod obronę wszystkich. Bo zaczynają wyłazić. Hekeze nie ma broni chyba. Snajperka tutaj będzie tak średnio użyteczna w tych warunkach. Pasztecik. Dobra, Melisa Verratti, ubierz zbroję płytową. Bo będziesz na pierwszej linii frontu znowu. I hełm. I Hekeze ma tak. Nie to czy MP, tego nie chcemy. Niech weźmie shotguna chyba. W tej sytuacji. Dobra, okej. Okay. Dużo ich. I mogą się też przegryźć tutaj przez ścianę i... Okej, okay, to jest dość cenna maszyneria. Nie chciałbym, żeby była zniszczona. I zobaczymy, liczę na to, że ta ujemna temperatura... Kurde, tu jest tylko minus 7. Ale jest ciepło, jest minus 12 tylko. Kurde. A, nie jest aż tak zimno. Jak to rozegrać? Chyba ustawimy się tutaj i powoli, tak po kolei niech wychodzą do nas. Gdzie jest analiza operacji. Aha.
Okej, jeden wyszedł. Będą się przekuwać przez ściany, cholera. Nie chciałbym, żeby tu weszły. Czy wyjść? Czy czekamy na naszego rycerza? Chyba czekamy. Bo cała horda może naraz ruszyć na nas. Ślub! Maniak! Oświadczył się Janinie Pasztecik i ona przyjęła oświadczyny. Czyli niedługo możemy mieć ślub i małych bobro ludzi, czy tam furasy, tak jak mówiliście. Dobry moment. No dawaj, ubieraj tą zbroję i hełm. Okej, zaczynają się przekuwać. Okej, tutaj. Hełm. Dobra, dawaj. Okej, jeden tu szykuje. Dużo ich, cholera. Rozwalił się, tak, rozwalił tu ścianę. Psychiczne brzęczenie, które poprawi nastrój mężczyznom, czyli to jest dobre. Okej, okay. Przygotujmy się do wyjścia. Dobra, czyli tak, szybko dać rozkazy. Mona Lisa Verratti tutaj na pierwszą linię frontu, za nią Maniaka dajmy tutaj na drugiej linii. Wojciecha Tora tutaj, Janina Pasztecik ma shotguna troszkę bliżej. Tutaj dawaj. Setkas tu. Peter El Polako tu. Ultra Project. Tutaj troszkę będzie odwracał uwagę ich. Hekezy. Dobra. To może być koniec tej serii w sumie, bo zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, dobra, zaczynamy strzelać. I zaczną wychodzić tutaj. Okej, dobrze, jeden. Okej, dobra, jeden zabity. Nawalać. Mona Lisa Verratti w zbroi płytowej tutaj stawia czoła. Reszta wychodzi. O kurde, ich jest za dużo, cholera. W sumie mogłem wziąć granaty albo miotacz zapalający i tutaj ich. No, dobra. Okej, Mona Lisa Verratti obrywa. Nie wiem, czy da radę. A gdzie jest, kurde, ozdoba? Dawaj, Mirek do ataku, Mirek do ataku. Okej, Mona Lisa, okej, ta zbroja płytowa jest dobra, ale nie jest niezwyciężona. Wow, Mona Lisa Verratti tutaj naprawdę dzielnie walczy, ale za chwilę może zginąć. Czemu Mirek nie atakuje? Rozkaz jest wydany. Ozdoba bliska załamania. Mona Lisa Verratti traci przytomność, chyba się wykrwawi za chwilę, jeżeli jej nie uratujemy. Strasznie pogryziona tutaj, pokąsana. Janina Pasztecik w tej chwili walczy. Ale Mirek przychodzi z odsieczą. A to możemy przypadkiem trafić Mona Lisa Verratti niestety. Albo sobie w plecy. Okej, okay, jeden tutaj zneutralizowany. Już chyba niewiele zostało ich. Tu jest jeden z najgroźniejszych. Dobra, setkas. Przerwij ostrzał. Szybkie polowe opatrzenie ran Mona Lisa Verratti. O kurde, jeszcze tu są, cholera. Flankują. Kurde, jak... Alien. Coś. Mirek idzie tam. O kurde, jeszcze duży tu jest, cholera. Kurde, ile ich jest? Mirek, dawaj tu! Okej, troszkę spowolnione. Tu Setkas opatruje towarzyszkę powaloną. A, to przeciwnik. Jak tam Mona Lisa Verratti? Tak, musimy tamować krwawienie, bo w każdej chwili może się wykrwawić. Okej, dobra, dobrze. To jest chyba ostatni, rozwalmy go. Dobrze, zwróciliśmy uwagę. Okej, dobra, to chyba wszystko. Kurde! Kurde! Okej.
Codrze obyło się bez strat. Ale nie mówmy hop. Mona Lisa Voratti. Chyba zatrzymaliśmy to krwawienie, ale duże szanse na infekcję. Kto jeszcze oberwał? Ultra Project Life. Wykazał się, trzeba przyznać. Też niedługo się wykrwawi. Dawaj do szpitala. Aha, weźmy to dla niewolników. Piotr El Polako, nasz dzielny 12-latek także troszkę oberwał, ale okej, to nie jest nic poważnego, dawaj do szpitala. I Janina Pasztecik dość paskudnie oberwała. Ale nie jest źle. Wiecie co? Chyba zbudujemy, okej. Janina Pasztecik kontroluje mechanoidy. Zbudujemy chyba mechanoida do walki bezpośredniej jakiegoś na kolejnym streamie. Bo to jest troszkę brutalne, potrzebujemy tak takiego tanka. Tak mi się wydaje. Okej, musimy zniszczyć te ule, bo stąd wyjdzie ich więcej teoretycznie. Czyli wyślijmy tu naszych ludzi. Będzie dużo mięsa. I dużo tej pysznej galaretki też. Też zobaczmy, czy ja mam włączone tu mięso insektów, ale chyba tak. Bo my lubimy. Normalnie w tej grze postaci nie lubią tego, ale nasza religia sprawia, że to lubimy. Musimy też do szpitala szybko wysłać jakiegoś innego medyka, w miarę kompetentnego. Zdoba, do szpitala. Dobra, rozwalić resztę tych ulów, dawaj Wojciecha, Tor i Kezy. Jak tam Mirek? A gdyby nie niedźwiedzica nasza, tu święta, to też nie byłoby dobrze. Mona Lisa Voratti. Opatruj to, bo możemy nie zdążyć zanieść ją do szpitala, żeby ją tam opatrywać, czyli jak będzie 5 godzin, to może wtedy zaniesiemy do szpitala. Okej, udało się. Wygrywamy. Kurde. Dobra, opatrz rannych szybko. Kto jest w największym niebezpieczeństwie? Chyba Ultra Project. Włączmy ci tymczasowo lekarza. Dobra. Okej. Możemy chyba zanieść ją do szpitala, tam są troszkę bardziej higieniczne warunki. Zaraz kończymy, tylko opatrzmy tu wszystkich. A tu jeszcze są nieprzytomne w sumie. Hekezy, dawaj. Z shotgunem. Okej, kontynuuj opatrywanie. Lepsze leki i tak, higiena. To powinno pomóc. Mona Lisa Voratti, tak, tak. Stan krytyczny, wiemy. Dobra, rozwal te. Okej. Masa mięsa będzie, to jest plus. Było ciężko, ale dobrze, nie było za łatwo, było na styk, o to chodzi. Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Przypominam, że jutro i pojutrze nie ma streama, robię sobie krótki urlop. Czyli zapraszam w tej chwili w poniedziałek, to będzie miniseria z czegoś nowego, krótkiego.